Rafał Kłosno powiedział. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś mamy komunistyczne święto. Bo to nie moje święto, ale komunistyczne. Siadaj, Wojtek. Ja nie chcę rozmawiać z nim. Ja precz z komuną. Chodź tu przyjdź. Przyjdź, posiedź, przyjdź. Nie. Precz z komuną. Bo to oni żyją, komuniści. Niech oni się leczą. I chcę powiedzieć, że powstaje nowy gabinet lekarski. Jaki? Opowiadaj. Ginekolog, który będzie się zajmować inhalacją. Ginekolog? Inhalacją? Tak. A to lekarz się nazywa Wojciech S. Wojciech S. Panowie, przychodźcie na inhalację, tylko nie na szkolną 17, tylko do lasu. Na lasu, na go lasu. Bo jak się nainhalujecie się, to powiem, co będzie. Bo nie tak. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. O cholera. Ona powie, a to co? Kurwa, tu ładne jakieś bluzkwy u ciebie. Dlaczego ładne te bluzkwy u ciebie? No. A to, ale to nie za darmo. Ale o jaką inhalację chodzi? Ja nie rozumiem. Inhalacja. Zgadnij, Jacek. Jest jako? A to dlaczego ginekolog? A kto to? Jaki lekarz to inhalację robi? Nie ginekolog. No gdzie ginekolog? Ginekolog to od tego. A, to i od tego, i od tego. No. Będzie lekarz podwójny. A ja to od płuc, to ja nie wiem jak się nazywa. Co? Od płuc to ja nie wiem jak się nazywa. Ja też nie wiem. Pulmulo, no nie wiem. Jakoś na P chyba. Pulmulolog? Coś takiego, no. A! Lekarz płucny. O. Pulmuje, tak? Pulmuje. I panowie, wiecie co? Powiem wam, przychodźcie do tego lekarza. Lekarza płucnego. I ginekologa. On ma dwa lekarstwa. Sznaps na jaki chcecie procent? Najmniejszy jaki tam procent może być? No. 12%, a później zwyżej leży. Ale później musisz przyjść na drugi dzień na inhalację. A co ty, Krzyśku, do mnie dzwoniłeś po czwartej dzisiaj? Nie wiesz? Inhalował się. Lekarz sam. Ja wyciszam telefon i dlatego nie słyszałem. I wiesz? Wiecie, panowie, bardzo proszę was, przychodźcie. Zapraszam lekarz Wojciech S. W lesie, przy radiu, na zimnym powietrzu. Inhalować się dobrze. Ale tam można znaki pozostawiać. Jakie znaki? Później spodnie spuszczać, siedzieć gołym tyłkiem na drzewie. Tak, to lekarz się nazywa dwóch rodzajów. Płucny i ginekolog. A co ty taki wesoły dzisiaj, powiedz? Co? Co ty taki wesoły? Ja dzisiaj? No. Bo mi przypomniała się ta historia o inhalacji. Aha. I nie trzeba będzie szpitala, a będziecie zdrowi, jak dzwon, będziecie zdrowi. Ani koronawirus nie weźmie, ani nic nie weźmie was, jak się zainhalujecie się tymi lekarstwami. Lekarz sam się inhaluje się nawet, Wojciech S. 4 razy dziennie, a nawet więcej. To zdrowy jak nie wiem jest. Żadnego szpitala, ani Choroszczy, ani Gigantu, ani Sieneckiego, ani Miejskiego. Nic. Zero. I nie trzeba nie na was karetek. Nic nie rusza, tak? Co? Nic nie rusza. Rusza. Czemu nie? Bum. Bum.
Wiesz co to bum? No bum. Bum! Bum! A później, o cholera tutaj znaczek, o cholera tutaj znaczek, o cholera tu znaczek, a później lusterko, ale ja pięknie wyglądam, tu znaczek, to pogryźli, gryzonie, ale szedłem od krawężnika do krawężniczka. Od krawężniczka do... I bum! Może wiatr za duży był. Co? Może wiatr za duży. No, za duży wiatr był. Masz rację, Jacek. No. I wiesz, wtedy po inhalacji i wiatr się bierze się. Wszystko bierze się. Dlatego, że powiem tobie, Jacek, że i na nogach nie dasz rady ustać, bo jak te lekarstwo nie przejdzie, ale nie masz ani temperatury, ani niczego. Zdrowy jak ryc. A Rafale, dzisiaj jedziesz na szczepienie, słyszałem. Zadzwoniłem do ciebie. Wiesz co, Rafale, powiem tobie, nie jedź tam. Bo wiesz, nie jesteś taki zły. Nie wściekły jesteś, bo tam będą wściekły stać ludzie, jak psy będą. A to dzisiaj szczepienie to ogólne jest na rynku chyba, tak? Nie na rynku. A gdzie na rynku? W Pałacu Branickich, Rafał mówił. A pod Pałacem Branickich, tak? No. Tak ja słyszałem od tego. Siadaj, Wojtek. Nie boję się go. Nie bój się, posuń się, Krzysiek. Boję się go, będzie bił mnie. Siadaj. Nie. O, wiesz co, trzeba znaleźć, to następną sobotę pojedziemy. I byś miał chwilę czasu. To trzeba znaleźć jakiś sklep, te coś kupić za te pieniądze, co Gosia wysłała ze Stanów. Serdecznie gorąco pozdrawiam. No to jakieś ubranie czy coś sobie. Ja jakieś, wiem co. Czy buty? Nie. A co? Do inhalacji. Co? Lekarstwo. Lekarstwo. Popatrzysz w internecie? Gdzie? Popatrz. Ale to już będą pootwierane przecież wszystkie te galerie od wtorku. Ale Wojtek, nie trzeba będzie... jeździć. Sklepy budowlane są każdy dzień poprzednio otwarte. A on cegieł nie potrzebuje. Ja się nie potrzebuję. To mógłbym kupić i ty nagrasz od razu, jak ja... Czy kurtkę sobie jakąś kup, koszulki na lato? No, to coś się kupi i po prostu nagrać i to na niej wysłać. No to dobra, no. Siadaj. Nie stój. Nie. Ja boję się. To tu siadaj. Nie. A czego się boisz? Ja nie wściekły. Ty gryjesz. A kogo ja gryję? Ciebie? Ja muszę to wytrać. I panowie, ogłaszam przy Radiu Polskim, Białostockim. O szczepieniu mówiłeś. To dzisiaj szczepienie, to będą to szczepić od wścieklizny. Tylko. Aha. Ale ja zapraszam wszystkich ludzi do lasu przy Polskim Radiu na inhalację lekarską do pana doktora. On będzie przyjmować. Ale za darmo? Co? Za darmo? Gdzie za darmo? Lekarze za darmo przyjmują? No a nie? Co? Jak ubezpieczony jesteś, to przyjmują za darmo. A, to musicie mieć legitymację. Albo dowody osobiste. No to trzeba mieć, no. No. Ja będę was spisywać. A to ty będziesz asystentem, tak? A ja będę asystentem. Będziesz wydawał... Co będziesz wydawał? Do inhalacji. To nie ja. Lekarz będzie inhalować. Aha. Bo ja tylko będę asystent. Asystent nie inhalizuje. Lekarz inhalizuje. Tam będzie łóżeczko. A nawet kobiety mogą być bez majteczek. Coś ty za wesoły dzisiaj. Co? Coś ty za wesoły, za dobry humor masz. To, panowie i panie, będzie fajnie. Będzie bum, 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 bum. Ja będę tak klaskać. Bum, 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 bum. Dobra, Krzyśku, pożycz widzom słonecznej majówki. A dziś nie majówka. Jaka majówka? No, 1 maja dzisiaj.
Co? 1 maja, majówka się zaczęła. Na 1 maja zabili Buchaja. Chłopcy jedli mięso, a dziewczyny jaja. U was tak mówili? Tak. W Wilkowie. Co? W Wilkowie. Tak. A to jest nasza piosenka. Na 1 maja zabili Buchaja. Poczekaj, zaraz zaśpiewasz. Ja spróbuję nagrać w innej jakości, w 8K teraz.